Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj najprostsza metoda czyszczenia M-regionów. Niestety działa tylko w starszych płytach, do 9. generacji procesorów Intela. Co potrzebujemy? Potrzebujemy program EasyME Cleaner oraz oryginalny wsad BIOS. Potrzebujemy także plik z czystym M-regionem. Zaczynamy. Uruchamiamy nasz program. Przy pierwszym uruchomieniu musimy wybrać katalog, w którym znajdują się nasze M-regiony. W tym przypadku program był już wielokrotnie uruchamiany, więc ten katalog jest już zapamiętany. Jeśli chcemy go zmienić, wystarczy, że użyjemy tego przycisku. No to zaczynamy czyszczenie. Na początek otwieramy oryginalny plik ze wsadem. W okienku pojawia nam się informacja, która wersja M-regionu jest w tym pliku. Jeżeli widzimy tutaj wersję, oznacza to, że prawidłowo program odczytał z naszego repozytorium właściwą wersję czystego M-regionu i może ją wstawić do pliku. W takim przypadku wystarczy zapisać jako nowy plik. Wybieramy katalog i zapisujemy. Plikiem, który otrzymaliśmy, możemy po prostu zaprogramować kość. Co jeszcze możemy zrobić w programie EasyME Cleaner? Przede wszystkim możemy odczytać klucz Windows. Możemy także zmienić wersję M-regionu. Tu należy jednak uważać. Jeżeli tylko chcemy wyczyścić, po prostu zostawiamy tą wersję, którą wybrał program. Możemy także pozyskać z pliku oryginalny M-region, używając tego przycisku. Zapisuj i mamy oryginalny M-region na dysku. Możemy także zmienić katalog, w którym przechowujemy nasze czyste M-regiony, czyli repozytorium. Jeżeli dodaliśmy jakieś pliki z repozytoriami do katalogu, możemy zaktualizować naszą bazę danych. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.